Cześć, witam was widzowie na kolejnym odcinku z Wyspy Mrozu 3. Aktualnie znajdujemy się na peronie 5 metra Omikron, więc no i dalej podążamy śladem Davida. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków, to linki do nich znajdziecie w karcie oraz w karcie znajdziecie. Link do kanałów autorów oczywiście też macie i w opisie, i w karcie. Postaram się przynajmniej wstawić do karty. Nie wiem, jak to wyjdzie. Ale okej. No i dobra. Do bezbędnego przedłużania zaczynajmy. Mamy tutaj kolejny płotek Davida. Mam nadzieję, że mi nigdzie nie padnie jeszcze tutaj po drodze, bo no jednak mam większe nadzieje co do tego. Czekajcie, ile. Czemu ja mam. Okej, nieważne. Dobra, tu jest. Tam jest kolejny płotek. Nie zauważyłem go na początku, ale dobra. Podstawowe błędy. I kolejna krew. Mam nadzieję, że naprawdę David nam tutaj nie padnie, bo no chciałbym jednak się jeszcze z nim spotkać. Tutaj i gdzie jest kolejny płotek? Tu mamy kolejny płotek i gdzie jest następny? Ktoś by mi powiedział, gdzie jest następny płotek? A, dobra, krew. Krew. Płotek jest kolejny. Tu jakaś dziura. Nie, to tylko dziura. Normalna dziura. Zupełnie normalna. No dobra. O, oj. Kurde, nie widzę krwi. Okej, dobra, jest kolejna. I kolejne płotki. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Czym to kurde jest? Okej, tam mamy kolejny płotek. Ale dalej ich nie widzę. Oho. Nie. O, żeż, kurw. Nie, to nie może być David. Ostatnia notatka Davida. Kurde, ma ziomek, no mogliśmy tak daleko jeszcze dojść razem. Ej, mogliśmy się spotkać. No ale nie było nam to dane. Ostatnia notatka od Davida. Miałem nadzieję, że dotrę do Johnsona i prawdy. Przeliczyłem się. Straciłem bardzo dużo krwi i straciłem siłę w nogach. Próbowałem znaleźć pomoc, jednak na próżno. Zanim oddam ducha, zapiszę na tym skrawku papieru moje ostatnie słowa. Które mam nadzieję właśnie ty przeczytasz. Będąc zmęczony, odnalazłem odpowiednie częstotliwości, które pomogą ci się skontaktować z jakim Thomasem Bane'em. Mi się nie udało, ale ty spróbuj. Być może będziesz bliżej rozwiązania tej całej zagadki. Udaj się na platformę startową, która znajduje się niedaleko. Poszukaj tam więcej poszlak. Mimo, że nie znam całej prawdy, mogę ci zapewnić, że ONB jest odpowiedzialny za to, co się stało niespełna 4 dni temu. Moja jedyna prośba, moją jedyną prośbą jest to, abyś przywrócił sprawiedliwość, aby nikt teraz ani w przyszłości nie musiał cierpieć, jak ci ludzie na tej wyspie. Ja tymczasem zostanę pogrzebany śniegiem. Śniegiem zapomnienia i odpoczynku. Bywa nieznajomy. Nazywałem się David. David Forbes. Aj, no. Spoczywaj w pokoju. Dobra, a my się udajemy dalej.
dalej w kierunku platformy startowej, którą mamy tu. Okej, dobra. Centrala główna. Czy mamy coś tutaj poza tą centralą na zewnątrz? Bo tam wejdziemy, ale za chwilę. Chcę obejść najpierw cały obiekt, zobaczyć, czy coś tu jeszcze jest. Tam nic nie ma. Też nic nie ma. Też nic. Aj. No, okej. Ale chyba tutaj też nic nie ma. Co nie? Nie, tutaj jest tylko luka w ogrodzeniu. No to raczej nic tutaj już nie znajdziemy. No to chyba czas wejść do środka. No tak. Otóż oczywiście. No to wygląda jak platforma startowa. Trochę to przypalone w sumie jest. Ale co stąd startowało? Dobra. Mamy jakieś wajchy. Nie wiem, co one tutaj robią. Może zamknijmy za sobą. Pokój przesłuchań. No, aktualnie tam nie zajdziemy. Tutaj też nic nie możemy otworzyć. Okej. Mamy pierwsze piętro. I jakieś notatki. Właśnie, ja bym, kurde, zrobił sobie porządek w tym ekwipunku, bo ja cię nie mogę. Dobra. To mogę wyrzucić, to mogę wyrzucić. To też mogę na razie wyrzucić. To w sumie na razie zostawię. Skóra, czy ona mi się przyda? Raczej nie. Nitki też nie. To zapalniczka właśnie. To zapalniczką mogę za coś podpalić, czy coś? Ten. Mogę coś podpalić? Nie. Czyli to jest coś, co też odstawię, bo nie da się tego w żaden sposób użyć. Ciasteczka też mogę odstawić. Chlebek w sumie też i zboże w sumie też. Bo i tak aktualnie nie będą mi potrzebne, może coś znajdę innego po drodze. Dobra. No tak, raport numer 303, raport numer 299, raport numer 299. Dnia 9 lutego nastąpiła pierwsza próba odpalenia silnika rakiety High Delta. Póki co nie napotkano żadnych problemów w systemie. Godzinę później załadowano ostatnie sprzęty badawcze na górną część rakiety. Cała operacja przebiega szybko i bezproblemowo. Pracownik numer 12. Raport numer 303. Jutro, czyli 10 lutego, nastąpi pierwszy start rakiet High Delta w kosmos. Marcel Evans nakazał wszystkim pracownikom nie opuszczać terenu ośrodka, ponieważ mogą się oni jeszcze przydać na wypadek nieudanego startu. Ośrodek otrzymał wiadomość, że na wyspie Omikron, na której się znajdujemy. Aha, czyli my jesteśmy na Omikronie. Okej. To by wyjaśniało nazwę metra, ale dobra. Przybył prezes korporacji, profesor Simon Gerr. Czyli Gerr już żyje. Oho. Z ostatnich doniesień wynika, że przebywa on w centrali korporacji w mieście. Czyli to jest jakieś miasto, okej. Pracownik numer 12. Okej. Dobra. Czyli mamy tego naszego wszystkim ulubionego Gera. Nikt go nie lubi. Dobra. Dziennik Johnsona. Johnson! Jezu, to zanim szedł David, no ale. No naprawdę mało mu brakowało, naprawdę mało. Dziennik Johnsona. Zapiski Johnsona. Mogłem się tego spodziewać, że ONB zamknie mnie na terenie ośrodka do odwołania. Trzymają mnie w ciasnym pokoiku na trzecim piętrze, z dala od cywilizacji. Karmią mnie 3 razy dziennie. Kolację otrzymuję tylko wtedy, gdy wykonam swoje prace w całości w wyznaczonym terminie. Próbowałem zbiec, ale zauważył mnie jeden z agentów i od razu rozkazał mi wracać do środka.
do ośrodka. Mam zakaz swobodnego poruszania się po obiekcie od godziny 8 do godziny 19. Sprawdzają wszystkie moje projekty i wykonane połączenia. Zainstalowali mi w moim pokoju podsłuch. Chowali go tak nieudolnie, że znalazłem go po 10 minutach od prowadzki. Żałosne. W końcu miałem okazję ujrzeć Marcela Evansa na własne oczy. Wygląda dokładnie tak, jak opisywali go ludzie, z którymi miałem okazję rozmawiać. To wysoki, arogancki cham, dla którego zdrowie i życie innych mają nikłą wartość. Próbował mnie przekupić, jednak dla mnie liczą się inne rzeczy niż pieniądze. Przyjaźń, honor, spokój i godność. Gdyby nie groźby i liczne głuche telefony każdego wieczoru, nigdy bym nie złożył tutaj podania o pracę. Nawet jakby podarowano mi miliard marek. Zastanawiam się, jak radzi sobie David na zastępstwie. Ten chłopaczyna od zawsze wydawał mi się dość wstydliwy i wycofany względem innych towarzyszy. Jeśli wypuszczą mnie stąd i uda mi się wrócić na lotnisko na czas, przepiszę na niego cały mój majątek, wliczając to lotnisko. Cała moja rodzina straciła ze mną kontakt, podobnie przyjaciele i znajomi z czasów, gdy mieszkałem w Wellington. David jest jedyną osobą, której ufam na tyle, że jestem gotowy mu oddać całe moje dzieło życiowe, by on mógł je pielęgnować i być może kontynuować. Jest dla mnie jak syn, którego nigdy nie miałem. Jutro ma odbyć się planowany start rakiety. Przeczuwam, że ta ich zabawka daleko nie poleci. Znam się na inżynierii i wiem, że użyte materiały przy budowie tego ustrojstwa są bardzo źle dobrane i nie poradzą sobie z trudnościami, z trudnymi warunkami w kosmosie. Całe szczęście, że piszę moje przemyślenia, a nie dzielę się z nimi przez telefon. Gdyby mnie posłuchali, to miałbym duże kłopoty. Na szczęście nie wiedzą, gdzie chowam swój dziennik. Ha. Rakieta poleciała w dal, kosmiczną dal. Nie minie wiele czasu, a będą musieli budować kolejną, by móc urzeczywistnić swoje wręcz zamordystyczne plany. Snow to jednak banda odklejonych od rzeczywistości i bencyli, na których cel uświęca środki. Czyli to Snow. O. Ich plany legną w gruzach, kwestia czasu. Nie wiem, co się dzieje, jednak wezwano mnie do osobistego biura Evansa w bardzo ważnej i niepokojącej sprawie. Obawiam się, że to pułapkę chcą się mnie pozbyć, ponieważ poznałem za dużo prawdy na temat ich operacji. Wkrótce na Ziemię spadnie kolejna asteroida zawierająca na sobie czarny śnieg. O, NB zadbał o to, by wysłana rakieta za pomocą ogromnego magnesu ściągnęła asteroidę w kierunku wyspy Omikron. Oni poznali jej właściwość. Nie poznali jej właściwości. Byłem kiedyś naukowcem i znam tą substancję. Cholera jasna. Są tutaj, idą po mnie. Śmierć się zbliża, Johnson. No i tutaj mamy krew najpewniej Johnsona. Może się czegoś więcej dowiemy. Tutaj mamy coś. No, nic nie widzę. Biuro Marcela Evansa. Evans, coś tutaj. O, 9128. Oho. Oho, ale Evans, poczekaj. Czekaj, ja mam tu jeszcze do sprawdzenia całą konstrukcję, tą dość dziwną konstrukcję. Czekaj, tam się da wejść na górę? Nie da się wejść na górę. Serio. A miałem nadzieję wejść na dach. Dobra. Tutaj nic nie ma. Tutaj mamy jakiś brak mocy. Stroje awaryjne. Rok produkcji 2005. No, to już dość długo tutaj stoją. Żywność liofilizowana, ekwipunek. To w sumie wezmę. Telefon w sumie też mogę wziąć. Jakieś listy i ganczyn są. Dobra, dziwne to, ale okej. Tam coś też na górze jest, ale dobra, nie, poczekajcie. Skoro mam ten kod, to najpierw sprawdźmy dół.
Nie śpieszmy się tak. 9128, tak? Okej, dobra. O tak. O, guziczek. Sala przesłuchań. Krew, krew, krew. Pistolet i naboje do pistoletu. Na tej najpewniej stali. I patrzcie, jak go torturują zza lustra weneckiego. Książki, książki. Chwila, tutaj jakieś. O, wyrok numer 15, wyrok numer 6, wyrok numer 3, wyrok numer 20. Okej. Tu mamy kajdanki, tu mamy wyrok numer 3. A tutaj mamy wyrok numer 22. Wyrok numer 22. Skazany John Taylor. Powód: znajomość planów organizacji i nieuległość. Wyrok: kara śmierci, strzał w tył głowy. Zwłoki zakopać nieopodal obiektu. Zatrzeć wszystkie ślady, usunąć dane osoby ze wszystkich teczek i archiwów. Podpisali komisarz Harry Wolf, skazany John Taylor. Jedna 11 lutego 2007. Oho. Oho. Wchodzić pojedynczo. Oho. Oho. Czekaj. Zwłoki zakopać nieopodal obiektu. Czyli gdzieś tutaj niedaleko powinniśmy znaleźć grób. O ile nie zatarli śladów na tyle mocno, że zakopali pod grubą warstwą ziemi. Jednak coś tu jest. Krew, krew. No to najpewniej on. Innego ty nie widzę. Resztę najpewniej zakopali razem z nim. Bo po co się męczyć? Aha. Okej. Ja mnie to nie powinno być, ale okej, dobra. Ciekawie. Jak można wejść, to czemu niby nie? Ale dobra. No tak. Wracamy, bo tam jest jeszcze jakiś korytarz na górę. Coś tam na górę jeszcze jest. O. No. Okej, to jest jeszcze wyżej, to jest jakieś, czy ja mogę tam na dach wejść? Nie, kurde, nie wejdę tam na dach. Nie ustawiam sobie spawna. No to ciekawe będzie, jak spadnę. Chcę na górze najwyżej ustawię tego spawna. No jestem coraz wyżej, coraz bliżej tej zorzy. Stąd widać praktycznie wszystko. Radiostacja. Ale te częstotliwości. Radiostacja. Halo, czy ktoś mnie słyszy? Tak, słuchajcie, nazywam się Thomas. Thomas? Thomas Bane? Szukam cię od jakiegoś czasu. Nazywam się Martin Anderson. Cholera jasna, czy nie wiesz, że pełne imię nie podaje się przed radiostacją? Zresztą nieważne. Skoro się ze mną skontaktowałeś, to musiałeś odnaleźć moją notatkę, gdzie podałem częstotliwości. Cóż, no tak, a więc posłuchaj mnie uważnie, bo nie będę powtarzał. Zapewne znajdujesz się w ośrodku NB. Więc udaj się centralnie na zachód od tego miejsca. Po pewnym czasie ujrzysz wysoką antenę, a przy niej będzie znajdować się moja baza. Temu mówiłem więcej szczegółów bez odbioru. W
Wkrótce to się tam zjawi. Cholera, rady się zepsuło. Już się z nim nie skontaktuję. Pozostaje mi iść na zachód i go odnaleźć. Na zachód, powiadasz? No dobra. No to jak mamy iść na zachód? No to idziemy na zachód. Nie spadaj mi tu. Ja nie mam zamiaru potem wracać. Tak, ja mogę tam spaść? No tak, to będzie długi, bolesny upadek. Nie mam zamiaru spadać. Tu to coś innego. Dobra. Schodzimy na dół. I dobra. Teraz tak. Na zachód, tylko. Wiem, bo autor pisał, że lepiej by było już szukać na większym ender distansie, więc dam sobie te 25 czanków, niech będzie, i w nocy. Dobra. Tutaj mamy nasz west. Gdzieś tam. Gdzieś tam. Może gdzieś tutaj będzie. Dobrze oświetlona. No dobra. Znajdźmy ją. Raczej tak blisko by nie było. To będzie kawałek drogi stąd. Ten odcinek chyba będzie krótszy w porównaniu do tych pierwszych dwóch, które wlecą. No te pierwsze dwa, które wlecą bądź też wleciały, bo już nie wiem sam czy. Nie wiem sam czy one już wleciały, czy nie. Dobra. Zatem się zobaczy. Tak, na west, ale dobra, to idźmy. Dobra, przepraszam widzowie, ale no niestety, przepraszam was za to cięcie, no ale niestety, no nagranie mi padło, zorientowałem się chwilę później, że nie nagrywa. Ale dobra, to wracając. Jest coś. Jest antena. Okej. Możemy sobie zmniejszyć rendera. Jest antena. Się nie spodziewałem, że to znajdę. Ale dobra. O. No niestety tak się czasami dzieje. Że program przestaje odpowiadać. Dobra. Wracając do tego. Tutaj mamy tą antenę i tutaj gdzieś miała się znajdować ta jego baza, czy coś. Tutaj jest ta antena. Dobra, to jest nasza. To jest antena. Czy coś tam na górze jest tej anteny? O. Mam klucz. Ile ma klucz? W sumie zamiast tej pałki mogę tą pałkę mogę odłożyć. Trzy znaki zapytania. Prowadzący zwiad po południowym lesie udało mi się pojmać jednego z agentów ONB. Znalazłem przy nim identyfikator wraz z koordynatami tajnego miasta. Szukałem ich długo. W końcu będę mógł się zemścić za to, co mi, za to, co zrobili. Karma nadchodzi, Tomas. Czekaj, Tomas, gdzie ty jesteś? Halo. Ty miałeś mi dziś tej kryjówkę, mieliśmy omówić sprawy ten, no. Gdzie ty to masz tą kryjówkę? Radiostacja. Mam nadzieję, że mnie słychać. Właśnie zbliża się do mnie jednostki ONB. Co? Mam nadzieję, że mnie słychać. Właśnie zbliżają się do mnie jednostki ONB. Są ode mnie zaledwie rzut beretem stąd. Jeśli nie będzie mnie tutaj, to pojmali mnie do miasta. Zawsze chcieli to zrobić, ale się im nie udawało. Oni już tu są. Koordynacje znajdziesz w mojej bazie. Są ukryte, a więc dopadli go. Oby nic mu
się nie stało. Pozostaje mi szukać wskazówki po tym miejscu. No to już znaleźliśmy tam. Tutaj tego nie powinni raczej otwierać. Okej, krew. Krew. No dobra. Nie mam pojęcia, ile ten odcinek będzie miał. Najpewniej coś około 30 minut, no ale zobaczy się. A więc no, to by było na tyle. Zapraszam Was do obejrzenia poprzednich. Zapraszam Was do wpadnięcia na kanały autorów i zostawienia tam suba. Linki do nich znajdziecie w opisie, tak samo link do mapy. Zostawcie pod nią diaksa, bo naprawdę to, co odwalili tutaj, to jest perełka. Więc zostawcie dla motywacji diaksa. No a z mojej strony to by było już na tyle. Więc do następnego.